Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Mafia, The City of Lost Heaven, czy jak to się kurdekolwiek zwie. O, drugi kod mi przyszedł do pokoju, a ja kończę ten wyścig, gram na bardzo łatwym, tak, przyznaję się, jestem pizdą. Natomiast dla dodatkowych utrudnień przez trzy okrążenia jechałem po ciemku, bo Wiktoria mi zasłoniła oczy i ona mnie nawigowała. I byłem ostatni. Nie, żartuję, nie byłem ostatni, bo i tak jestem za dobry nawet. Nawet pomimo jej utrudnień i jej pomocy byłem wysoko. A kurwa, teraz mogę to przegrać? No nie pierdol, Mateusz. Ja pierwszy, jakbym to teraz przegrał po włączeniu nagrywania, to chyba bym się... chyba bym zjadł klawiaturę po prostu. Popieprzył, posolił, kurwa, pociął widelcem i nożem i bym ją zjadł, no nie? Dobra, mamy to. W końcu mam nadzieję, że mi gry teraz nie wywali. W ogóle zacząłem sobie ten wyścig na trudnym. Powiem wam szczerze, ty, nawet pierwsze okrążenie tak nawet ładnie zrobiłem. Ty, to mi Angelo, to mi Angelo? Co to jest? Ukończyłeś wyścig na miejscu pierwszym. No dobra. Czyli jest wygranko, czyli zajebiście. No, Tom jak zadowolony, wow. Ludzie tam na trybunach, jak pif jest. W sumie obecnie, nie no, może już nie. A szampana mi dacie? No, w każdym razie na tym trudnym nawet mi dobrze szło, ale byłem pierwszy przez długi okres pierwszego okrążenia, a w drugim zrobiłem jedną nawrotkę i już było po wyścigu. I knew you wouldn't let us down, Tommy. You're really one of us now. A lot of people made a lot of money on that race, Tommy. And you get all the credit. So you won't come out short. You should stop by and see Lucas Bertoni. He also bet and won a pile of money. So he wants to repay you, too. Somehow. Okay, I will. No, oczywiście, na kogo? You big hero. Dajesz mi gorącą herbatę i mam ją chwycić ręką? No, widzicie, z kim ja się muszę zmagać? Taką mam kobietę, wyrodną. O, szury uciekły, fajnie. Dobra, czyli co? A, jedź do Lucasa Bertoni, okej. Kuźwa, no wsiądź, no. Czemu to za każdym razem trzeba potwierdzać? Mogę sobie po prostu wsiąść i tyle? Aha. Mafia. Just Mafia Things. O Jezus Maria, aż odwykłem od czegoś takiego. Znaczy, Boże, nawet nie miałem okazji przywyknąć. O! Mapa się nie ładuje. Dobra, do Lucasa Bertoni jedziemy w dobrą stronę. Tak, on pod Julianon's Bridge sobie mieszka. Tak, z tego co właśnie pamiętam, to Lucas nam daje zlecenie na furki. Co? Boże święty, nie miejcie kobiet! Naprawdę, nie miejcie kobiet! Jeśli ktoś wam kiedyś powie, o! Fajnie byłoby mieć babę, ni chuja! Nie myśl nawet o tym, stary. Kurwa ty, czaisz bazę. Dzwoni mi dzwonek. Sam myślisz, kto o 13 w niedzielę do ciebie dzwoni? Prostytutki przyjmuję, ale jak nie ma dziewczyny. Ale to pamiętam, że dzwoniłem, nie? A nie dzwoniłem. No, w każdym razie się okazało, że to nie dziwka, tylko że sąsiad. I dzwoni, bo klucze w drzwiach są od wczoraj wieczora. Bo moja super dziewczyna oczywiście nie pomyślała o tym, że po tym jak otwierasz drzwi, to warto klucze wyjąć z zamka, nie? Bardzo mądrze. Bardzo mądrze, no. Ukojmy się tą piękną muzyką z mafią. Z mafii. Ciekawi mnie, czy w remake'u Mafii jest ta sama muzyka? Uważam, że w remake'ach muzyka, która była w oryginale, jest must-have'em, nie? W sensie... Dobra, typie! Daj se siana! Już zapomniałem nawet, że to policja powinna mnie ścigać, no. Dobrze, że tu pod górkę, bo tu chyba kolejna policja jechała. Chociaż nie wiem, bo... To niby na tej mapie są te pozaznaczone, a tam z przodu chyba jest policja, nie?
Czy nie? Nie, to chyba nie jest policja. Nie, to jest policja. No wysiądź z tego auta! Dzień dobry, panie władzo. Ja nigdy w życiu, panie władza, ale o co panu chodzi? No dobra, no przyjmę ten mandat, no wypisz pan. Ale to widzę, że to taki roleplay lekki, bo ja nawet nie wziąłem żadnej kartki od niego. Odpalić ten samochód. Halo? Gdzieś ty wsiadłeś? Czy ty wsiadłeś, Tommy, do tyłu? Chłopco wsiada do auta do tyłu, no... Żeby go prowadzić, no normalnie najmądrzejszy gangster we wszechświecie, nie? Ja pierdolę! Wysiądź z tego samochodu! Panie władzo, ale o co chodzi? Ale panie władzo, kurwa, ja nic nie zrobił! Panie władzo, no dobra, no przyjechałem na czerwony, ale żeby zaraz karać mandatem. Panie władzo, dopiero się widzieliśmy. Już wszystko dobrze, panie władzo? Czy tu nie ma czerwonego światła? Nie ma. Teraz będzie zmiana pasa ruchu bez zdania kierunkowskazu. Nie, oni dalej za mną jadą. Nie wolno tak. O nie, przejechałeś po chodniku. O nie, jedziesz pasem zieleni. Hello, is there anyone home? Hey, Tommy, right here. Hey, Tom! Congratulations on winning, huh? Oh, you did great. I didn't really think you'd do it at first, huh? But when you got going, I knew how it would end, yeah. Thanks to you, I won a big bag of money. And just so you know I'm not ungrateful, I'll teach you a few tricks. You see that beaut? Well, now I can't give it to you, but I can show you how to lift one and where. Watch how easy it is to get into this, baby. No, rzeczywiście, proste. Wystarczy przeskoczyć przez te drzwi. There you go. Piece of cake. Okay. I figure I can manage that. There's another one that belongs to a loaded official down at City Hall. During the day, it sits in a car lot behind a municipal building on Central Island. I think I might go and check if it's, parked correctly. When you get tired of that, stop back here. I always have something new. Okay. Thanks, Lucas. I'll come by sometime after work. I'll be seeing you. Ukradli Lassitera zaparkowanego przy ratuszu. No dobra. Tak swoją drogą właśnie się zastanawiam, czy robić sobie te misje dodatkowe od Lucasa, bo to w sumie więcej gry jest, nie? A z drugiej strony, no to te misje chyba są wszystkie bardzo podobne. Czekaj. Czy ja tu wyjadę do góry? Istnieje taka szansa. No. Ja nic nie robię! No. Oni wiedzą, żeby się odsunąć i jest gitara, tak? No, ja dobrze wiedziałem, że to dobrze zrobiłem. Kurde, coś mnie morda boli. Nie wiem, czy znowu mnie ząb zaczął boleć. Czy coś, żebym sobie przygryzł, czy co? Ale boli, no boli i to jest nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemne. W sumie tak samo jak to, że zmieniłem pracę. I jutro idę na badania lekarskie do nowej roboty, które sobie muszę ogarnąć. I we wtorek prawdopodobnie już będę jako pomocnik kierownika. Brygadzista, czy jak to się tam zwie? No zobaczymy, no trochę się obawiam, nie powiem wam, czy nie. Nawet bardzo się obawiam,
dam sobie radę. Nie wiem, czy to mówiłem, jeszcze nie mówiłem. W każdym razie, no troszeczkę jestem wysrany, ale kto ma to zrobić, jak nie ja? Normalnie policja chciała mnie... Policjant chciał mnie udusić, no. A teraz już nie możemy się zatrzymać, bo inaczej zostaniemy zaaresztowani i będzie niefajnie. Więc musimy uciec. Trzeba uciekać tak długo, aż ten znaczek nam zniknie. Okej. O Jezus! Wszyscy gliniarze zostali zaalarmowani, poszukiwani. A czy jak ja wysiądę z tego samochodu, to dalej będę poszukiwany? Jestem chętny to sprawdzić, tylko nie wiem, czy ktoś za mną jedzie, czy nie. Tak. Bo w Mafii dwójce jest tak, że może być poszukiwany samochód i możesz być poszukiwany ty. I na przykład wystarczy się przebrać, nie? I to jest zajebiste, nie? O nie! Ja pierdzielę, czekajcie, że tam był policjant, nie? Dobra, daj zielone. Chociaż chłopiec daleko. O, przejechałem na zielonym! Ha, panie władzo? No. Boże święty. To bym pomyślał, że będę musiał na takie rzeczy uważać. Dobrze? Żeby wiedzieli, kto tutaj zaparkował, że to byłem ja, Władysław Jarząbek. Dzień dobry. Ale fajny samochód. Ale że on źle stoi. O nie! Ma pan nierejestrowane z opony. Wracaj do baru z Salowiek. No dobra. A ten wóz chyba szybciej będzie jechał, nie? Mam nadzieję. Chyba nie. Mam wrażenie, że nie jeździ nawet chyba wolniej. No. Takie mam niestety wrażenie. Dobra. Mam nadzieję tylko, że nie napotkam znowu. O! Podwójne przekroczenie prędkości. O nie! Nie w tę stronę pojechałem. Dobra, trudno. Czas gubić policję. Dobra, pan... Nie! Oni się wyjebali. Dawaj! No dobra. Panie władzo! Ja pana nie słyszę... O kurwa! Tommy! Wsiadaj! No! Jak to się długo odpala! Jakie gówno! A! Spierdzielacie! No dobra. Zostaw mnie! Zostaw mnie! No! Jaki fart, że się nie strzelili. A już chcą mnie zaaresztować, więc ja już nie mogę się sobie pozwolić na to, żeby sobie stanąć, nie? Chodź w dupę. Znowu poszukiwany, ja nie wiem, ty policja się na mnie uwzięła w tym odcinku. Całymi dniami jeżdżę i tylko uciekam przed policją. O nie. O nie, tam jedzie policja. Kolejny policjant chciałby mnie udusić. A czemu jestem poszukiwany i ten, i to nie zjeżdża? No dobra, teraz zjeżdża. Patrzeć na policję. Tu są taksówki. Na minimapie jest taka niebieska ta, nie? Niebieska pastylka, że tak powiem, kreska. I to jest jako policja. Tu nie ma policji, tam jest policja. Problem w tym, że chłop mnie... Chłop zwędzi towar.
jakim jestem ja, więc wolałbym troszeczkę poczekać. I na spokojnie sobie ruszyć. Uff, dobra. Już dojedźmy na spokojnie, co? Nie popaść zieleni. Tu w lewo, prawda? Tu świateł nie ma? Nie ma. No i dzięki Bogu. Dobrze. No, ograniczyć prędkości, już żebyście mnie suczy syny nie złapali, wiecie? No, dziękuję bardzo. Halo? Jeszcze go rozwal. Mateusz, rozwal jeszcze. Ty, typie. Ej, jeszcze nikogo chyba nie przejechałem w tej grze. Trzeba to zmienić. Tylko może nie dzisiaj, co? Gdzie mam tu wjechać? Chyba tak. No wysiadaj. Tommy! Co mam zrobić? A! Czyli w sumie mogłem się tam zatrzymać i wejść do drzwi. Okej, okay, to trzeba zapamiętać na następny raz, bo... Bo źle zrobiłem. Okej. So I made a few new friends and got my first luxury car. It didn't seem so bad being a gangster. Okej, do garażu dodano nowe samochody Blue Citer, coś tam, coś tam. No, kliknij, co jest? Sarah! Okej. Okay. One evening, after a slow day, I was sitting alone at Salieri's and just drinking. Luigi came over to me and asked me if I wouldn't do him a favor. Hey, Tommy. You know my daughter, right? Yeah, Luigi. Nice girl. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar. Thing is, I don't want her to walk home alone tonight. Only yesterday some stupid punks gave us some problems. You know, with all that dirty talk and all that. You know, I am worried about the girl. So I thought that maybe you could see her home. It's not far away. You're a gentleman and you have a lot of respect in this neighborhood. Those punks wouldn't try anything with you around. No problem, Luigi. It'll be a walk in the park. Oh, Tom, you cannot imagine how grateful I am. Damn, I was worried. No one knows who these guys are. Ich najebiemy, znaczy... Come in for lunch tomorrow, and I'll do something special. Sarah, come over here. Sarah, this is Tommy. He'll take you home and make sure those punks don't bother you anymore. Hello. Hello, thanks a lot. It won't take you long. I don't live very far from here. Let me get my coat and then we can go. Okay, I'll wait for you outside. It's really nice of you to be doing this. Those clowns were really strange. I was really nervous. No problem. Paulie and I'll deal with those troublemakers later. No i gitara. Nic, tak sobie idziemy, beztrosko. So you also work for Mr. Salieri, don't you? He's a nice man. He's always a lot of fun. Yeah, I work for him sometimes. But we usually ain't laughing and having fun. So what do you actually do? I usually just chauffeur the Don around. Even though he occasionally surprises me. Like when he wanted me to drive in the race. Yeah, I saw that. You drove really well. I was just real lucky. You're so modest. It had to be more than luck to beat those guys. Well, I used to drive a taxi, and the only real racing I've ever done was the night before. There you go. You see, you got talent. You might be right. Anyway, it wasn't too pretty. I don't like being in the spotlight. Okej, mamy kastet. To już coś. Hey, looky here. Cię uderzyłem, stary. There they are. What's up? You were alone last night, darling, and tonight you have a boyfriend. Boys, I think it would be better if you just go away and not make any problems. I think the only one here with a problem is you, Chief. If I were in your shoes, I'd leave right now. You never know what might happen. We'll see, lover boy. Na! Bitka! Help! Help! We're being attacked! Your face! Ow. Dobra, chłopaki, jesteście frajerami. I tyle mam wam do powiedzenia. No, No. Everybody here, quick. Come on, you're dead anyway. No, typie, ty kurwo mała.
Ej, co to za kombo? Ale, no typie, kurwa. Dobra. Sara, gdzie poszłaś? Bo ja mam trochę mało zdrowia. Dobra. Ojoj, chłop ma kij. Dobra. No nie, bo z kija boli. No odwal ty się. Dobra. Dajmy sobie radę, czy ty? No. Frejerzy, mam ważny komunikat. Oddawaj tego kija. Kurwa, oddawaj kija. Chopie. Dziękuję. No to teraz zatańczymy Tomijaka albo Angelaka, hopy. Cześć chłopaki, gdzie jesteście? Jak tam zdrowie? Przeżyłeś cios z kija? No chodź tu. No chodź tu, suko. Chodź tu, chodź do taty. Chodź do taty. No, dziękuję bardzo. I nóż od razu, i fajnie. Może być z nóż. O kurwa! No dobra, to nie było fortunne. No. Ajajaj. Dobra, już zaczynają spierdzielać. To tym razem ich gonił nie będę. Oj, panie. No i gitara, i co? I co? Jestem naładowany, po prostu jak Superman! 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 Chodź tu, pajacu! No dobra, odwalta się od niej, bo znowu Sarę zgubię. No szkoda, że on musi tak się zatrzymywać do tego ciosu, dobra. Sara, przecież idę, nic się nie bój! Ty, chłopa, nasz strzała znokautowałem? Ej, odwól ty się! Dobra. No, odwal ty! Pa, w śmieciu! No i co, frajerze? No, frajerze, co myślałeś, że z kim, że nie tańczysz z frajerem? Chodź tu, pajacu. No chodź, co się boisz? Oddawaj kij. Dzięki ci bardzo. No i co? Sara, ty idziesz? Gdzie ty jest? Czy to już wszyscy? Oh, thank you. If you chciałem ich pić dalej. That's okay, Sarah. Anytime. I was really scared, Tom. Are you okay? Come on, we're almost home. I'll take a look at you there. Dzięki. Frejer. Masz. Śmieciu, jak śmiałeś mnie zaatakować? O, cześć, kolego. No chodź. Kurwa, z nożem na mnie. No, I've got something else to do today. Dobra, nie idziemy. Idziemy ruchać. Znaczy. Sprawdzić jej koordynację biodrową. Ale ładny ma model, nie? Naprawdę ładny. Cześć, opaku. Co tam? Jak się chowało broń? O, czyli wystarczy skować do tyłu. No i zarąbiście. Nie, bo wtedy wyciąga kastet. No dobra. No. I live alone right next door to Pop. My mother left us not long after I was born. So, you work with Paulie too? He's really funny. Yeah, he's real funny. I always say that he could have been an actor. Sometimes he acts real strange. It's really creepy. I don't know how a person can change mood so suddenly. He must have been through a lot in his life. Yeah, he's been around the block a few times.
He grew up on the streets and everything rubbed off on him. Maybe that's why he behaves kind of rough to strangers. He's real grateful to Don Salieri. Who knows what would have happened if he hadn't taken him under his wing. Yeah, Mr. Salieri even helped out my dad a lot. He's almost like a grandfather to me. Yeah, Don Salieri's a good guy. Don Salieri is a good guy. Ciekawe. Hello, Soap. Soap McTavish, Life Call of Duty. Dobra, Sara. Ty daleko mieszkasz? Kurde, długo mam chodzić, żeby po ruch... kurczę. Ruch to zdrowie, nie? No, to jest istotne. Chyba to już jest to mieszkanie. A jednak nie. A jednak tak. Wow! Automatyczne otwieranie drzwi? Okay, here we are. Come inside. Dobra, pochyl się. To chyba nie ten, ta opcja dialogowa. So, this is my kingdom. Come in and take a load off. I'll have a look at your wounds. This is quite a kingdom. No ładne mieszkanko, naprawdę. Roll up your sleeves, sir. Help is at hand. O nie, krwawią. Well, let's have a look. Doesn't look too serious. Yeah, that's true. They looked a lot worse than they are. Hold on a second, I'll clean it. Man, skrzywił się, udaje twardziela. There you go. It didn't even hurt. Thank you. Ty, a opatrzyłabyś to może, co? It's me who should be thanking you. Would you care for a drink, Tom? Well, I could use a little whiskey, if you got it. Sure thing. Kawaii. This evening's getting interesting. No, sprawdzi jak miękkie łóżka. No dobra, można być. Może wytrzymają sprężynki. Here you go, hero. So, do you swing? What? Do you like dancing, music? I have a gramophone. Co ty myślałeś, że... Yeah, I like music. Szybkie whisky do wyra? Nie, trzeba się postarać, stary. Teraz minigierka. Are Salieri's men tough with everyone? Well, we try to be gentle with people sometimes. Some of you, maybe. But only a few. And are you one of Salieri's tough guys? Only sometimes. Well, I think you're a very good bad man. Oh, sometimes I'm even a very bad good man. Kiedy jest scena seksu i rodzice oglądają z tobą. Nie no, ale mam nadzieję, że ta scena w remake'u została zremake'owana i wygląda lepiej. Już? Aj, fajka. Też zawsze palę po seksie. A to już przecież ty nie palisz papierosów. I had a lot of girls before that, but... That was something different. Very different. It was clear to me that if I was going to spend the rest of my life with someone, it would be with her. Cycki, nie patrzcie! Lepiej do tego przywyknij. No dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, bo to już wybyliście wad. Była Mafia 1, The City of Lost Heaven. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!